Ah, um sorriso eu pretendo levar. A vida foi chorando, eu vi a mocidade perdida. Ai, sorrir. Tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar. Ah, sorrir, eu pretendo levar. A vida, hoje chorando, eu vi a mocidade perdida. Paloma. E aí, o que houve lá fora? Co się stało? Giselle uważa, że Diogo przyszedł cię tu zabić. Znów to samo. Nie wiem, o co jej chodzi. Czy ona faktycznie w to wierzy? Mści się na kochanku. Dziwne. Lulu i Vaginio powinni już tu być. Może... Ohyda. Nieźle. Coś strasznego. Widzisz, jaki zły wpływ ma na niego ta dziewczyna? Gdzie on się podział? Coś strasznego. Idź do domu. Rodzice czekają na ciebie. Ja się rozejrzę po okolicy. Vaginio wróci, kiedy zechce. Wiem. Żal mi, Lulu. Zdzwonimy się jutro? Jasne. Przeproś rodziców w moim imieniu. Dobrze, zrozumieją. Dlaczego w szkole świeci się światło? Jest to otwarte. Przyszedł spłakany. Poprosił o książkę. Krajało mi się serce, więc pozwoliłam mu zostać. Lepiej, żeby był tutaj niż na ulicy. Ale tylko dzisiaj. Nie chcę mieć problemów w pracy. Nie ma sprawy, dziękuję. Cześć. Wszystko dobrze? Tak sobie. Dlaczego? Lulu pokłóciła się przeze mnie z Tomem. Nie wiedziałem, dokąd pójść. I przyszedłeś tu, bo... Dzięki Alicji polubiłem to miejsce. A czytając, podróżuję. Woda z prania? Całkiem niezła. Czytaliście? Rodzina z książki jest podobna do mojej. Martwiliśmy się o ciebie. O mnie? Naprawdę? Zadzwonię do Lulu, żeby ją uspokoić. Przepraszam. Najważniejsze, że nic ci nie jest. Co to za mina? Jedna z modelek dostała biegunki. Nie może wystąpić. Co teraz? Nie mam pojęcia. Bez nerwów. O tej porze nie znajdziemy zastępstwa. Spokojnie. Sim.
Co się dzieje? Dlaczego nie zaczynamy? Drobny problem. Zaraz go rozwiążemy. Evelyn, musisz nam pomóc. Kochanie, potrzebuję twojej pomocy. O co chodzi? Jedna z modelek źle się poczuła. Nie, wszystko tylko nie to. Pomożesz mi? Chodź. Nie chcę. Waginio, chcesz, żebym dostała zawału? Dzięki Bogu. Nie chciałem cię martwić. Byłam zrozpaczona, wszyscy cię szukali. To prawda. Dzwoniliście do ojca Paula? On też wie? No jasne. Nie sądziłem, że tyle osób się o mnie martwi. Bardzo się pomyliłem. Przepraszam. Najważniejsze, że wróciłeś. Nie chciałem cię martwić. Zobaczyłem, że kłócicie się przeze mnie. Okropnie się poczułem. Spokojnie, od tej pory nie będzie więcej kłótni. Wspaniale. Nareszcie zrozumiałeś. Dzięki Bogu. Tak, zrozumiałem. Teraz tworzycie rodzinę. A ja do niej nie należę. Już tłumaczę. Kochanie, pomóż mi. Cała drże. Niech tamta wyjdzie. Ja? Nie róbcie mi tego, nie zasłużyłam. A twój duch zespołowy? Potknę się i wywrócę, już mnie coś boli. I co teraz? Mam z nimi porozmawiać? Proszę. Ja też na początku miałam problem z pozowaniem i chodzeniem po wybiegu. Poważnie? Przysięgam. Ale zrozumiałam, że kluczem do sukcesu jest pokazanie prawdziwego oblicza. Trzeba być sobą. Widzisz? To nic trudnego. Więc może ty pójdziesz ze mnie? Za nas. Wiecie co? Dobra, wystąpię. Pozostałe dwie są szczuplejsze i wyższe. No i bardziej kobiece. Nie mów tak o mojej córce. Nie chcesz, nie wystąpię. Chcę, najwyżej dopasuję sukienkę. Jestem pewna, że Gabriela da radę. Ma mocny charakter, jak ja. Dlatego wygrałam konkurs. Już postanowione. Pospieszmy się. Evelyn, wracamy. Sprawdzę, czy czegoś nie potrzeba. Nie słuchaj go, nie zna się. Świetnie ci pójdzie. Jasne. Lubię cię.
Proszę, przynieś. Świetnie. Nie będzie trzeba wielu poprawek. Tym lepiej. Przebierz się. Potrzebujesz czegoś? Źle się czuję. Wezwij lekarza. Co tak stoisz? Idź. Za chwilę przyjdzie lekarz. Kocham cię, mamo. To moja szansa. Wybaczcie, ale trochę się denerwuję. Dziękujemy wam za przybycie. To dla nas wyjątkowy wieczór. Sukienki, które dziś zobaczycie, zostały wymyślone przez naszą utalentowaną Palomę da Silva. Ja dziękuję Nanie, Marianie Prado Monteiro, bez której nic by z tego nie wyszło. To ona narysowała moje pomysły i dopilnowała ich produkcji. Dziękuję także Krawcowi. W rzeczywistości jedynie wykonałyśmy pomysł, który powstał w głowie najbardziej inteligentnego i szczodrego człowieka na świecie. Proszę o brawa dla Alberta Prado Monteiro. Stary za bardzo się rusza. Bardzo wam dziękuję. Dzisiaj jest najszczęśliwszy dzień mojego życia. Nana i Paloma dokonały czegoś niemożliwego. Połączyły modę z literaturą. Zawsze chciałem zobaczyć postacie, które znałem jedynie z kart książek. Zapraszam was na to cudowne doświadczenie. Poznajcie te cudowne literackie bohaterki. Mario, co za niespodzianka. Udało mi się przyjść. A twoja dziewczyna? Spokojnie, ona nie przyszła. Jak się masz, człowieku w dziwnej koszuli? Mogę siąść obok ciebie? Jasne. Niedługo zostaniesz tatą mojego braciszka lub siostrzyczki. Ja chcę siedzieć obok Sofii. Ja usiądę gdziekolwiek. Co się tu dzieje? Czekamy na was. Ty tu rządzisz. Nie do wiary. A gdzie Gabriela? Weźmie udział w pokazie. Nie mogę się doczekać. I ja. Niewiarygodne. Ta prostaczka będzie na wybiegu? Mamo, zachowuj się. Cyganka Esmeralda królowała swym urokiem i pięknem na dziedzińcu cudów. Mężczyźni i kobiety w milczeniu rozstępowali się przed nią. Jaka ładna. Jeszcze chwila.
Mój Boże, co ten Diogo wymyślił? To cyganka Esmeralda. Dzwonnik z Notre Dame bardzo by się ucieszył. Zamień się ze mną. Joe z dziewczyny zmieniała się szybko w kobietę i wcale jej się to nie podobało. Któż nie pamięta Aureli Camargo, która nagle pojawiła się na dworze jak ognisty meteor i zgasła? Bella oddała bestii swoje życie w zamian za życie ojca. Wstyd, desperacja i samotność. To nauczyciele Hester, dzięki którym stała się silniejsza. Wendy prowadziła tak nudne życie, że poznanie wróżek okazało się dla niej czymś cudownym. Oczy Capitu były jak morska toń. Brązowy kolor skóry, rozbiegane oczy, grube wargi odsłaniające biel zębów. Tak wyglądała Donia Flor. Denerwujesz się? Wystąpiłam na pokazie mamy, ale tu jest więcej ludzi. Wiem. I dłuższy wybieg. Wiesz, co mnie pomaga? Skupiam się na kimś z publiczności, kogo bardzo lubię. Patrzę na tę osobę i reszta mnie nie interesuje. Idę, jakbym występowała tylko dla niej. Spróbuję. Idź. Miłość do niej Nes o czystej duszy uratowała Don Juana. Gdy się obudziłam, wiedziałam, kim jestem, rzekła Alicja, ale od tego czasu już się zmieniłam. Patrzy na naszego syna, a on na nią. Uwaga! Co się stało? Ona krwawi. Uratowała mi życie. Córeczko, spójrz na mnie. Reflektor spadł podczas pokazu wydawnictwa Prado Monteiro. Jedna z modelek została ranna i zajmują się nią lekarze. Po więcej szczegółów z tego okropnego wypadku zapraszamy na stronę internetową. To nie był wypadek, tylko Diogo. William, odbierz. Paloma. Wezwaliśmy karetkę. Gabriele zawiozą do szpitala, w którym pracuje Maury. Dziękuję. Chodź, tyle mogę zrobić. Idź z córką. Zabiorę Petera do domu. Wszystko będzie dobrze. Nie chcę, żeby umarła. Nie mów tak.
Zadzwonię. Peter, idź z nami. Bardzo krwawi. Spokojnie. Zostań z Sofią. Zadzwonię do ciebie. Usiądź ze mną, pojedziemy do domu. Gabriela będzie w najlepszym szpitalu w mieście. Wyjdziesz z tego. Alicjo, chcesz pojechać do szpitala? Tak. Ja też mogę? Lepiej wróć do domu. Chcę być przy Gabrieli. Dasz sobie radę? Usiądzie pan? Dajcie mi pracować. Koniec pokazu. Wezmę torebkę i pojedziemy do domu. Generale, Marcos prosił, żebym z panem pojechał. Jak mnie nazwałeś? Generale, myślałem, że lubi pan to przezwisko. Samochód czeka. Chodźmy. Ale dokąd? Gisele, widziałem, co się stało. Myślisz, że to Diogo? Oczywiście, że on. Nareszcie. Widzisz, że nie jestem wariatką? Mówiłam, że Diogo czegoś spróbuje. Gisele uważa, że to sprawka Dioga. Ona wierzy w różne rzeczy. Warto sprawdzić. Pomogę ci. Dobrze. Beze mnie nie znajdziecie ani jednego dowodu. Na mnie też możesz liczyć. Dziękuję. Myślałam, że już jesteś w domu. Czegoś ci trzeba? Nie, dziękuję pani. Jak pani na imię? Vera. Miło mi. Ja jestem Leila, pańska pielęgniarka. Przepraszam, nie mogę stąd wyjść z nieznajomą. Panie Albercie, to ja, Mario. Przyjaciel pana i pańskiej rodziny. Moja córka ma przyjaciela Maria. To ja. Nie jesteś zbyt wyrośnięty? Mariana to przecież dziecko. Jestem ojcem jej przyjaciela, ojcem Maria Viany. Może mnie pan podwieźć? Zawiozę pana. Dokąd? Tutaj. Ty i Pablo sprawdzicie zawieszenie reflektorów. Spokojnie, to ja prowadzę śledztwo. Kto tak powiedział? Nikt. Rób, co każe. Dziękuję. Ja i Jeff przejrzymy nagrania z monitoringu. Evelyn, ty nie przeszkadzaj. Jeśli to sprawka Dioga, odkryjemy to. Co z moją córką? Reflektor przebił jej śledzionę. Musi być natychmiast operowana. Nie będę kłamał, to operacja wysokiego ryzyka. Straciła dużo krwi. Podczas operacji będzie trzeba ją przetaczać. Chyba ma grupę 0 RH+, jak ja. Musimy mieć pewność. Już wysłaliśmy jej krew do analizy. Wszyscy oczywiście możecie oddać swoją do banku krwi. Już idę. Ja też. Co jeszcze możemy zrobić? Na razie czekamy. Będzie dobrze. Na pewno. Nie chcę, żeby Gabi umarła. Spokojnie.
Mama już dzwoniła? Wciąż jest w szpitalu. Twoją siostrą zajmuje się dr Mauri. Szybko wróci do zdrowia. Spróbujcie zasnąć na trochę. Dobranoc. Dobranoc. Dbaj o przyjaciela. Jesteś smutny? Tak. Bardzo. Chcesz się przytulić? Potrzebuję rodzinnego przytulasa, ale przyjacielski też się przyda. Wszystko będzie dobrze. Lepiej ci? Odrobinę. Dziękuję. Nie ma za co. Chcesz się pomodlić? Dziadkowi zawsze się potem poprawia. Dziwiłam się, że tak długo nie wracasz, ale kiedy usłyszałam o wypadku, od razu zrozumiałam. To jakiś obłęd. Przywiozłem pana Alberta do domu, bo Marcos jest w szpitalu z córką Paloma. Generał jest wzburzony i stracił pamięć. Zostanę tu przez jakiś czas. Później się do ciebie odezwę. Leilo, co z tatą? Klinicznie dobrze, ale wciąż jest zdezorientowany. Podam mu leki. Mówicie o mnie? Tak. Miło mi. Kim jesteś? Mariana, twoja córka. Moja córka Mariana jest dzieckiem. Ty jesteś dorosłą kobietą. Ty jesteś ojcem Maria, przyjaciela mojej córki. Zgadza się. Quintana. To pewnie pańska żona. Miło mi, Alberto. Tak naprawdę jestem... To moja cudowna żona, Clarice. Clarice i Quintana, dwoje moich ulubionych autorów. Tworzycie piękną parę. Dziękuję. Bardzo ładna biblioteka. Dobrze się tu czuję. Cecilia mówi, że to moja katedra. Cecilia? Moja żona pewnie je kolację z dziećmi. Podacie mi książkę do czytania? Byle jaką. Może ta, Don Quixote z La Manchy. Pańska ulubiona. Skąd wiedziałeś? A teraz wybaczcie. Chcę zostać sam z moim Cervantesem. Znów to samo? Leila ostrzegała, że tak będzie. Tak nagle to wraca. Boję się. Co to za historia z małżeństwem? Tłumaczyłem kiedyś książkę o chorobie Alzheimera. Specjaliści mówią, że lepiej przytakiwać pacjenta. Tata nie ma Alzheimera. Ma bardzo podobne objawy. Widziałaś, jak się uspokoił? Powiedział, że piękna z nas para. Właśnie.
Macie dowód na to, że Diogo był na pokazie? Nie. Znów ponieśliśmy porażkę. Przejrzeliśmy wszystkie nagrania. Nawet je skopiowałem. Widziałam go w telewizji, zrobiłam zdjęcie. Było niewyraźne. Wyszedłem na samą górę i widziałem jakieś uszkodzenie. Jesteś pewny? Ochroniarz powiedział, że doszło do spięcia. Nie wezwał policji. Znów musiał pieczę. Uważam Dioga za psychopatę, kanalię, drania i padalca, ale nie pojawił się na pokazie. Nie kłamałam. Tłumaczyłam wam, że Diogo chce zabić pana Alberta, bo zależy mu na spadku. Czy to nie za duży przypadek? Owszem, ale wypadki też się zdarzają. Żal mi Gabrieli. Tak ładnie wyglądała jako Alicja. To nie był wypadek. Tak jak z Felipe. Wiecie co? Mam tego dość. Nikt nie ma żadnych dowodów, a teorie spiskowe tylko mnie wkurzają. Przejdę się. Mogę pójść z tobą? Chodźmy na pizzę, zapraszam wszystkich. Ja chcę z pieczarkami. Bardzo cię lubię. I wiem, że Diogo jest bandytą, ale tym razem chyba się mylisz. Wybacz. Dlaczego nikt mi nie wierzy? Muszę coś zrobić. Stan Gabrieli da Silva nadal jest poważny. Dziewczyna jest operowana po wypadku, jaki wydarzył się podczas pokazu wydawnictwa Prado Monteiro. To stary miał umrzeć. Wtrąciła się i leży w szpitalu. I czyja to wina? Jej. To jej wina. Operacja pewnie się skończyła. Kiedy coś nam powiedzą? Wiem, że czekanie jest wykańczające. Moje serce dłużej nie wytrzyma. Cierpliwości. Vicente, jeśli chcesz wrócić do domu, możesz pójść. Nie, zostanę. Patrzyła na mnie. Była taka ładna. Jest ładna. To silna dziewczyna. Wyjdzie z tego. Musimy wierzyć. Jest odważna. Upada i się podnosi. Giselle, co tu robisz? Przyszłam porozmawiać z Palomą. O czym? Ze mną? Może teraz Marcos w końcu mi uwierzy. O czym ty mówisz? Palomo? Reflektor miał spaść na pana Alberta, nie na twoją córkę. Na mojego ojca? Diogo próbował go zabić. Czekaj, dlaczego Diogo miałby zabić pana Alberta? Bo jeśli Alberto umrze przed rozwodem Dioga i Nana, Diogo dostanie część spadku. Naprawdę w to wierzysz? To ten Diogo, który pracuje z moim ojcem? To jakiś obłęd. Diogo to podły człowiek, ale Giselle była jego kochanką. Rozmawiałem z szefem ochrony. Mówi, że to był wypadek. Uwierzcie mi, to nie miała być twoja córka. Dość. Nie chcę dłużej tego słuchać. Chcę, żeby Gabi jak najszybciej stąd wyszła. Zdrowa. Wynoś się. Natychmiast. Zabierzcie ją. Nie mów później, że nie ostrzegałam. Siostrzyczko, mam to, o co prosiłaś. Co z nią? Wciąż czekamy na wieści. Spokojnie. Wiem, że potrzebna jest krew. Gdzie mogę ją oddać? Zaprowadzę go.
Panie Albercie, przyniosłam lekarstwo. Jakie? Będzie się panu lepiej spało. Świetnie. Sen to wspaniałe doświadczenie. Wciąż tu jesteś ze swoją uroczą żoną. Żoną? Tak. To Clarice, jak pisarka Clarice Lispector. Za pozwoleniem, muszę odpocząć. Chodźmy, droga pielęgniarko. Pan pierwszy. Nie wiem, czy już wam mówiłem, ale tworzycie piękną parę. Widać, że to prawdziwa miłość. To takie trudne. Mój ojciec powoli odchodzi. Nie smuć się. Niedługo mu się poprawi. I znów się pogorszy. Doktor Mauri mówi, że to taka tendencja. Coś strasznego. Tata zawsze słynął ze swojego intelektu. Dziecku zawsze trudno się patrzy na rodzica w tym stanie. To nasz generał. Bardzo przykre. Jeśli chcesz iść do domu, idź. Nie zostawię cię sami. Zwłaszcza, że Marcos jest w szpitalu przy Gabrieli. Biedna dziewczyna, taka młoda i śliczna. Życie jest pełne pułapek. Gabrieli nic nie będzie. Jestem pewny, że ma przed sobą całe życie. Coś, czego mój ojciec już nie ma. Generał zawsze będzie z nami. W postaci książek, które wydał, i dziecka, które jest tutaj. Czy może mieć na imię Alberto? Oczywiście. Operacja się udała, ale Gabriela straciła dużo krwi. Musimy przetaczać krew. Wszyscy już ją oddaliśmy. Mamy wyniki badania krwi dziewczynki. 0 RH+, jak ja? Ja nie pamiętam mojej grupy. Jej grupa krwi jest niesłychanie rzadka. To fenotyp Bombay, zwany fałszywą grupą zero. Co to znaczy? Nie ma w niej enzymu charakterystycznego dla grupy zero. Może otrzymać tylko identyczną krew. Mój Boże, co teraz? Szukamy tej samej grupy w innych bankach. Twój brat musi szybko zrobić badanie. Oczywiście. Chcę zobaczyć córkę. Gabriela jest na Ojomie, ale zgodzę się na wizytę matki. Tylko ty możesz tam wejść. Przyjdę po ciebie. Antonio, chodź ze mną. Kochanie, pojedź do domu z Vicencim. Odpocznijcie. Zostanę. Ja też. Lepiej już pójdźcie. Marco z was odwiezie. Prześpij się u cioci. Jak się czegoś dowiem, dam ci znać. Jedźcie. Ucałuj Gabi. Oczywiście. Jeśli coś się stanie mojej córce, nic się nie stanie. To całe moje życie. Przestań. Wyjdzie z tego. Jestem przy tobie. W razie czego dzwoń. Dobrze. Jedźcie już. Piękne wydarzenie i tak się skończyło. Gabriela miała wypadek, Albertowi się pogorszyło. Ostatnio szybko wrócił do zdrowia. Lekarz ostrzegał, że tak może być. Biedny.
Tak mu zależało na rozwoju kariery tej szwaczki. Mogłabyś być mniej uprzedzona i okazać trochę empatii, zwłaszcza teraz. Co z nią? Nie wiem. Nie widziałem Gabrieli. Chodź tu. Bądź silny. Na pewno wróci do zdrowia. Bardzo ją kocham. Wiem. Nie chcę, żeby... Przestań. Spójrz na mamę. Wszystko będzie dobrze. Spokojnie. Córeczko. Dobrze, że przyszłaś. Mama powiedziała mi, co się stało. Tak pięknie wyglądała. Była taka dzielna. Jak zwykle. Odwaga to drugie imię Gabi. Moja biedna siostrzenica. Coś strasznego. Jutro od rana będę przy niej. Nie. Nie można jej odwiedzać. Jest na intensywnej terapii. Tylko mama może do niej wchodzić. Podgrzeję kolację. Chciałbym cię jakoś wesprzeć, ale nie wiem, co powiedzieć. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, możesz na mnie liczyć. Dziękuję. Córeczko, jestem przy tobie. Alberto to doskonałe imię. Wiem, że to dziecko jest chłopcem. Podpowiada mi to męska intuicja. Nie ma czegoś takiego. Chcesz grać z nim na Marakanie, o to chodzi? Mylisz ojca swojego dziecka z kimś innym. Od wieków nie chodzę na Marakanę. Racja. Nie znam się na piłce nożnej. Przynajmniej cię rozśmieszyłem. Zawsze mnie rozśmieszasz. Nie zawsze. To pewnie była moja wina. Umówmy się. Żadnego poczucia winy. Przeżyliśmy coś pięknego. Nieprawda. Jeszcze wiele przed nami. I nie mówię tylko o naszym dziecku. Posso ser eu, o lume que se arrisca, solo no breu, fagulha imune à dor. W następnym odcinku. Oddałabym życie, żeby znaleźć się na twoim miejscu. Co z Gabrielą? Można ją odwiedzać? Jeszcze nie. Twoja siostra jest na intensywnej terapii. Gabi straciła dużo krwi. Pilnie potrzebuje transfuzji. Dlaczego jeszcze jej nie wykonano? Ma bardzo rzadką grupę krwi. Szukają dawcy. A jej ojciec? Może ma grupę krwi i po nim? Nie wiem. On i tak nie żyje. A gdyby żył? Wersja polska TVN. Tekst Agnieszka Figlewicz. Czytał Andrzej Leszczyński. Tempestade, o sol nascerá.